Cześć! Jak ja długo tęskniłem za tym, żeby w końcu nagrać dla Was kolejny odcinek. A odcinek ten powstaje jak zwykle z potrzeby pomocy i odpowiedzi na Wasze problemy. Bo jak zwykle problemy nie rozwiązują się same, ale problemy często rodzą się same. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i witam Cię w 40. jubileuszowym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym pokażę Ci prosty lifehack, prosty trik, jak poradzić sobie z brakiem na rynku najbardziej popularnego, topowego urządzenia, które zawsze wszyscy polecaliśmy jako youtuberzy, jako ja i jako sklepy sprzedające ten właśnie adapter wideo do wysyłania obrazu z naszych Genosów i SX-ów 900 na zewnętrzne ekrany. Na samym wstępie jednak skieruję Cię do odcinka, który nagrałem o właśnie funkcji Video Out, w którym pokazywałem krok po kroku, co kupić, jak to podłączyć, jak to skonfigurować i co zrobić, żeby obraz z naszego instrumentu widać było na ekranie, czy też na wielu ekranach, jeśli macie dostępny na przykład splitter sygnału. I ten odcinek jest jak najbardziej ciągle aktualny. Niemniej jednak w tamtym odcinku opowiadam o urządzeniu, które używam ja prywatnie. Jest to plugable USB 2.0, jest to właśnie urządzenie, tak zwana zewnętrzna karta wideo, służąca do transformacji naszego sygnału, który płynie z USB instrumentu do gniazda, w tym przypadku cyfrowego DVI, i tym gniazdem możemy sobie, kablem DVI, możemy sobie wysłać ekran do monitora, a jeśli wkręcimy w DVI przejściówkę na HDMI, no to kablem HDMI możemy z powrotem taki ekran, sygnał wysłać do wielu nowszych urządzeń, bo dzisiaj HDMI jest standardem. Standardem we wszystkich urządzeniach praktycznie, które kupujecie. Dokładnie w telewizorach o tym mowa, chociaż tutaj Korg PA5X, z tego co wiem, ma HDMI normalnie na wyjściu, żadnych adapterów nie trzeba. Ale mogę się mylić, jak się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co słyszałem i widziałem, to chyba tak jest. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ograniczony dostęp do tego urządzenia plugable jest po prostu bardzo ograniczony. To urządzenie można kupić na Amazonie, przynajmniej ja stamtąd kupiłem. Nie sprawdzałem aktualnie, czy jest, ale z tego co słyszałem, to już jest ciężko, a w Polsce kupić się tego praktycznie w sklepach nie da. Pamiętajcie, że są to urządzenia oparte na chipsecie DL165 i, co bardzo, bardzo ważne, na USB 2.0. I właśnie tego tyczy się ten problem. Już Wam mówię. Nasze instrumenty Yamaha, Yamaha SX900, jak i Yamaha Genos, obsługują standard tylko USB 2.0. I mam nadzieję, że w nowych instrumentach Yamaha pójdzie po rozum do głowy i USB 3.0 będzie standardem. Wtedy nasz problem z tymi urządzeniami minie. Ale problem minie tylko dla tych, którzy kupią znowu instrument za 25 tysięcy złotych, bo pewnie tyle dwójeczka będzie kosztować. I SX może 910, pewnie podejrzewam zdychę 12. Tak to będzie się na rynku rozgrywało. Natomiast posiadacze Genosa i SX-u 900, którzy chcieliby wysłać ekran na zewnętrzny monitor, mają już problem z dostępnością tych urządzeń. I słuchajcie, właśnie tak powstał ten odcinek. Zadzwonił do mnie pewien użytkownik w dość starszym wieku, sympatyczny bardzo człowiek, który kupił sobie SX-a 900, oglądał mu odcinek na YouTubie, bo zawsze chłopaki zaległości nadrabiają i wiem, że wiele sklepów muzycznych w Polsce też poleca moje odcinki, moją serię, za co Wam serdecznie, kochani, bardzo dziękuję, a wszystkim sklepom życzę jak największych obrotów i bardzo, 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 bardzo to doceniam. Mówi Jurek, słuchaj, tam podlinkowałeś urządzenie, to Itek, ale nigdzie go nie ma, a kupiłem i nie działa. Ja mówię, a jakie kupiłeś? No takie, wysłał mi link, okazało się, że kupił tego Iteka, tylko zrobił ten błąd, o którym mówiłem w odcinku. Kupił go na USB 3.0, a nasze Yamahy tego nie obsługują i po włączeniu tego do urządzenia po prostu nie działało. Ja mówię, słuchaj, jak nie da się kupić? No nie wierzę, że nie da się kupić. Kupię ci, wyślę i będzie okej, nie? No i tak siedzę, wertuję internetu, okazuje się, że faktycznie nie ma. Wbiłem na stronę producenta, okazało się, że to urządzenie na USB 2.0 z racji wycofanego już kilka lat temu standardu zostało wycofane ze sprzedaży. I teraz urządzenie, które ma gniazdo DVI, czyli takie białe, o, takie białe ostrzymy, jest sprzedawane tylko na standard 3.0 z tej firmy. I to urządzenie nie działa. Natomiast w dalszym ciągu jest dostępne urządzenie na stare gniazdo analogowe VGA, ależ pięknie mi ten ZV1 dzisiaj ostrzy współpracuje ze mną. Tak propos, aparat kręci w automacie. Można YouTube kręcić w automacie. I
to jest wszystko ok, to działa. Natomiast problem jest tego typu, że większość waszych telewizorów, które ma już standard HDMI, nie ma już gniazd VGA. Bo te gniazda, te kable były używane w latach 90-2000 i tam zostały wyparte przez te właśnie białe złącze DVI, które jest już sygnałem cyfrowym, a tutaj mamy jeszcze pełen analog. I problem jest tego typu, że żeby z analoga zrobić HDMI albo DVI, trzeba specjalnych adapterów i specjalnych przejściówek. I w tym przypadku ja sam się dałem nabrać, zamówiłem sobie na początku zły adapter, bo nie sztuką jest to, żeby miał wejście na VGA i wyjście na HDMI, bo taki adapter będziecie potrzebować, ale sztuką jest, żeby on tutaj dostawał wejście sygnału, a tutaj je wysyłał. A nie odwrotnie, że dostaniesz, wchodzi HDMI, a wyślesz VGA, bo z cyfrowego analogowy zrobisz zawsze, z analogowego cyfrowy niekoniecznie. Chociaż jak widać są takie urządzenia. I słuchajcie, sprawdziłem, kupiłem. Urządzenie USB 2 VGA jest tańsze niż DVI, działa pod Genosem, tylko potrzebujemy do tego adapter. Adapter ten jest adapterem aktywnym, to znaczy ma tutaj dodatkowe gniazdo USB, no ZV1 rozstrzymy, zasłaniam buźkę, pięknie. Tu jest gniazdo USB, którym wysyłamy prąd do adaptera. Tutaj wpinamy sobie naszego USB do VGA, w ten oto sposób, ok. A tutaj wpinamy nasz telewizor. I tak to właśnie działa. I teraz tak. Jednym kablem USB macie dwa wyjścia w SX900 i w Genosie macie też dwa na panelu. Jeden na panelu, drugi z tyłu. Wpinacie sobie jednym kablem tutaj USB z instrumentu, a drugi kabel USB może być z gniazda pendrive'owego, macie w zestawie przewód, wpinacie jako zasilanie do tego adaptera. I tutaj normalnie kablem HDMI wy idziecie do telewizora, do projektora, do grabera HDMI. Sprawdziłem, to rozwiązanie działa, więc ja Wam podlinkuję oczywiście pod filmem urządzenia, które kupiłem, które działają i są sprawdzone. Natomiast postanowiłem, że będziecie mogli taki zestaw też nabyć u mnie, wszakże w ten sposób też się odwdzięczyć za moją pracę, dorzucicie na cukierki i każdy będzie zadowolony, jeśli, nie wiem, nie umiecie, tak jak ten starszy człowiek, obsługiwać Allegro, nie ma maila, no po prostu dzwonił do mnie Jurek, pomóż, Jurek pomaga, wysyła kurierem za pobraniem i tak będziemy sobie działać. Jeśli macie taką potrzebę, piszcie na maila w opisie. Więc taki mały lifehack, wychodzi to tak naprawdę taniej niż urządzenie plugable i urządzenie, które było na DVI w sumie. Natomiast też się naszukałem, też nasiedziałem, żeby obejść ten sposób. Jednak jak widać, dzięki możliwościom XXI wieku da się. I tak naprawdę to tyle w tym 40. jubileuszowym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście z Akademią. Pomimo tego, że tak długo mnie nie było, tak długo nic dla Was nie nagrałem, mam bardzo dużo pracy. Zresztą kto mnie obserwuje prywatnie, ten wie. A kto nie obserwuje, to tutaj macie linki. Tu czy tu wrzucę Wam linki do moich social mediów, żebyście mogli zobaczyć też, jak działam. Bardzo mocno mi się rozwija mój nowy projekt Oasis One Man Show. Bardzo mocno działa wypożyczalnia sprzętu. No na Akademię zostało niestety trochę mniej czasu, ale jeszcze ciągnę też pracę etatową. Od poniedziałku do piątku. Sobota, niedziela są imprezy. Mam jeszcze małe dzieciaczki, żonę szczęśliwą. Jeszcze wytrzymuje ze mną, więc dzięki Waszemu wsparciu tak naprawdę to wszystko też tak wygląda. I temu, że pojawia się mnóstwo wręcz pozytywnych komentarzy, które bardzo napędzają mnie do działania, bo jak widzę, że moja praca, poświęcony tutaj czas, który nagrywam, jest dla Was bardzo, bardzo wartościowy i to doceniacie, to jest mi bardzo miło. A propos docenienia, serdecznie zapraszam na mój kanał, moją społeczność Patronite, dołącz do na razie 5 najwierniejszych, zasłużonych patronów, których mam, wesprzyj mój projekt i pomóż mi zrobić cel, który jest w opisie. A jeżeli zrobimy ten cel, to uwierzcie mi, będziemy mieli bardzo, bardzo dużo czasu na spędzanie go razem z Akademią Keyboardu. Ale o tym przeczytacie na Patronite. Serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty na Tipli, na live'ach. Dziękuję raz jeszcze. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że mogę dla Was nagrywać. Tym bardziej dzisiaj testuję sobie oświetlonko z tyłu, testuję sobie ZV1 w automacie. Zaraz będę montował, patrzę, jak to wygląda. Jestem mega pozytywnie nakręcony do działania. I takiego uśmiechu, serdeczności, pogodności Wam życzę i również w trakcie prowadzenia Waszych imprez, bo Akademia Keyboardu też jest trochę o prowadzeniu imprez. Ale o tym w innych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co było najbardziej wartościowe w tym odcinku. A jeśli Ty masz jakiś inny pomysł na urządzenie albo inne, które używasz i przetestowałeś, koniecznie podziel się tym w komentarzu. Jeśli masz również pomysły na odcinek, których potrzebowałbyś, może czegoś nie wiesz, podziel się w komentarzu, przemyślę, znajdę czas, nagramy. Wszystkiego dobrego, cześć!